w naszym jakimś kręgu kulturowym, takim powiedzmy mainstreamowym, i to jest w ogóle w wielu w ogóle religiach też monoteistycznych, jakby ten zbiór bohaterek jest mocno okrojony. Czyli tutaj na przykład mamy, oczywiście, że jakby się wgłębić dalej, to tam są te bohaterki, ale większość społeczeństwa się też nie wgłębia, więc znamy Marię, Matkę Jezusa, tak? I Marię Magdalenę, ladacznicę. I no i właśnie, i dla mnie na przykład mitologia i opowieści o boginiach są opowieściami, które niosą różnego rodzaju wzorce kulturowe, na których my możemy się oprzeć. Czyli możemy jakby zobaczyć Mulan, możemy zobaczyć, nie wiem, księżniczkę, możemy zobaczyć, nie wiem, boginię mądrości, czyli taka, która siedzi w głowie, tak? Możemy zobaczyć taką, która, nie wiem, kocha dzieci, możemy zobaczyć taką, która zabija dzieci, jakby. Czyli to jest też opowieść o tych też wszystkich możliwościach, które w sobie nosimy, nie? No właśnie. Czyli ja nie jestem tylko męczennicą albo ladacznicą, tak? W jakimś procencie też jestem, że też to jest historia o mnie, nie? Ale że tam jest o wiele więcej. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Koleżanek. Ja mam na imię Martyna, a to jest program, w którym rozmawiam z kobietami, także ekspertkami w różnych dziedzinach, o kobiecości, o wolności, o dobrym życiu. Dzisiaj spotykam się z Samią Mandragorą, która jest blogerką i twórczynią szkoły Escuela Mandragora. W ramach szkoły Samia prowadzi warsztaty, w których, mówiąc bardzo szeroko, opowiada o naturze, a konkretnie mówi o tarocie, mówi o astrologii, o kobiecej cykliczności, o roślinach, o księżycu. Ja spotykam się z Samią, dlatego że w bardzo ciekawy sposób przedstawia ona kobiecy cykl miesięczny. Samia mówi, że w każdej fazie cyklu miesięcznego spotykamy się z innym archetypem kobiecości, a także z innymi mitami i z innymi boginiami. I tak, w pierwszej fazie cyklu spotykamy się z dziewicą, w kolejnej z kreatorką, następnie z dziką kobietą, a wreszcie z wiedźmą. Takie podejście bardzo poszerza nam świadomość i patrzenie na cykl menstruacyjny. Ja chcę więc Samię zapytać, co to są archetypy, skąd się biorą, co nam dają, czym dokładnie charakteryzują się te cztery postaci, które widzimy w poszczególnych fazach cyklu menstruacyjnego, jakie mamy boginie w naszej kulturze i co nam mogą one o nas powiedzieć, oraz w jaki sposób Samia odkrywała swoją cykliczność i w jaki sposób dzisiaj do niej podchodzi. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i słuchania tego odcinka i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Ja bym chętnie zaczęła właśnie od archetypów, żebyś powiedziała, skąd w ogóle się biorą archetypy, co to w ogóle jest. No więc koncepcja archetypów chyba tak jako pierwszy na takie szerokie psychologiczne wody wniósł Carl Gustav Jung, i on w swojej właśnie psychoanalizie bardzo, jakby też obcując z różnymi pacjentami i ludźmi, zaczął zauważać pewne wzorce, które się powtarzają i które też oczywiście są gdzieś przypisane kulturowo, ale też podróżując po świecie zaczął zauważać, że one są wspólne generalnie dla naszego gatunku. I umieścił je w naszej nieświadomości zbiorowej. Czyli one są jeszcze głębiej pod świadomością, jeszcze tak jakby, wiesz, ta metafora, że jesteśmy czubkiem góry lodowej, czyli to jest ta nasza świadomość. Ta góra zanurzona pod spodem to jest nasza podświadomość, a ten ocean, w którym my wszyscy jesteśmy, to jest nieświadomość zbiorowa czy też kolektywna. I tam właśnie one sobie mieszkają, tak? I one też są bardzo trudne do uchwycenia, bo to są, ja jakby sama jak zgłębiam i próbuję znaleźć definicję tych archetypów, to one są jakimś takim po prostu przejawem, który ciężko złapać i który my próbujemy troszkę za pomocą słów sobie tutaj opowiedzieć, tak? Ale one są jakby takim stanem, który możemy odczuwać w sobie, który jest wspólny dla całego naszego gatunku, tylko że my też w różnych momentach w życiu, w różnych momentach w ciągu dnia, one mogą się nam aktywizować różne, bo ich jest też bardzo dużo. Ja akurat na potrzeby gdzieś tam mówienia o cykliczności
wyłoniłam takie 4 kobiece archetypy, które po prostu też ułatwiają nam eksplorowanie tej cykliczności, ale to nie są wszystkie. Mhm. Ich jest bardzo dużo. I one też, na bazie na przykład archetypów, bazuje bardzo dużo mitów, tak? Bogowie i boginie, które są gdzieś przedstawiane w tych historiach, są takimi personifikacjami właśnie tych sił, powiedzmy, tak? Które gdzieś działają w naszej psychice i są takie często bardzo wyjaskrawione. Specjalnie pewnie, żeby nam jakby dosłownie pokazać, że na przykład Afrodyta to jest właśnie ta jakość, ale wiadomo, że ja jako kobieta nie jestem 24 godziny na dobę przejawem Afrodyty, tak? Tylko to jakby gdzieś tam przeze mnie przepływa i się miesza i później jakby wchodzi coś nowego. Okej. Okay. A zastanawiam się tak... Też jak opowiadałaś, to taki jeden temat wybrzmiał, temat bogini. Więc może zapytam na początku, w jaki sposób on łączy się z cyklicznością i z archetypami? No on się łączy w taki sposób, że przynosi nam narrację i wzorce kobiecości. Bo jakbym ja się na przykład ciebie zapytała właśnie, jakie postacie, figury takie mityczne, baśniowe na przykład znasz, które na przykład, nie wiem, które widziałaś w dzieciństwie na przykład, tak? Które jakoś sprawiły, że te figury, te postacie, te bohaterki niosły ci jakąś, oczywiście w dużym stopniu podświadomą informację o tym, jaka jest dziewczynka, jaka jest kobieta, nie? No to właśnie może jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Co było w twojej przestrzeni takiego? Co oglądałaś na przykład, tak? Co widziałaś? Albo też na przykład w naszej kulturze, nie? Co mamy? Wiesz, że myślę takiego. Faktycznie, że w moim przypadku to akurat były te disneyowskie księżniczki, ale moją ulubioną bajką była Mulan. No właśnie, czyli też jakaś wojowniczka, tak? No bo na przykład w naszym jakimś kręgu kulturowym, takim powiedzmy mainstreamowym, i to jest w ogóle w wielu w ogóle religiach też monoteistycznych, jakby ten zbiór bohaterek jest mocno okrojony. Czyli tutaj na przykład mamy... Oczywiście, że jakby się wgłębić dalej, to tam są te bohaterki, ale większość społeczeństwa się też nie wgłębia, więc znamy Marię, Matkę Jezusa, tak? I Marię Magdalenę, ladacznicę. No i właśnie, i dla mnie na przykład mitologia i opowieści o boginiach są opowieściami, które niosą różnego rodzaju wzorce kulturowe, na których my możemy się oprzeć. Czyli możemy jakby zobaczyć Mulan, możemy zobaczyć, nie wiem, księżniczkę, możemy zobaczyć, nie wiem, boginię mądrości, czyli taka, która siedzi w głowie, tak? Możemy zobaczyć taką, która, nie wiem, kocha dzieci, możemy zobaczyć taką, która zabija dzieci, jakby. Czyli to jest też opowieść o tych też wszystkich możliwościach, które w sobie nosimy, nie? No właśnie. Czyli ja nie jestem tylko męczennicą albo ladacznicą, tak? W jakimś procencie też jestem, że też to jest historia o mnie, nie? Ale że tam jest o wiele więcej i teraz no, mam wrażenie, że to dlatego to jest ważne, no. Że też jakby wiesz, gdzieś w przestrzeni publicznej, pokazywanie też kobiet, to też jakby ci buduje jakiś wizerunek podświadomie, tak? Chodząc i oglądając reklamy na przykład, to tworzy ci się jakiś koncept na to, kim jest kobieta, jaka ma być, co ma robić i jak wyglądać, nie? Ty dodajesz do naszej świadomości więcej tych konceptów. Więcej możliwości. No bo wiesz też, do czego to też prowadzi. W momencie, kiedy mamy gdzieś na piedestale jakiś wzorzec, a my czujemy, że jesteśmy zupełnie inne, albo na przykład do naszego głosu dobija się jakaś jakość. No, że na przykład po prostu właśnie wkurzają mnie dzieci, nie? Nie mogę z nimi po prostu. No to mam poczucie, że wtedy wewnątrz nas dochodzi do jakiegoś grubego konfliktu, nie? Że ja jakby nie mogę sobie pozwolić na to w ogóle, żeby to poczuć, bo to jest w ogóle sprzeczne z tym, co ja tutaj widzę naokoło, czyli pewnie jestem jedyna, która tak czuje. Więc w ogóle też nikomu o tym nie powiem, z nikim się tym nie podzielę i... No, a jakby mamy też to wszystkie, nie? W sensie wiadomo, że nie wszystkie może czujemy wszystko jednocześnie, tylko no, przechodzimy przez różne etapy i różne też stany właśnie. Cykl i hormony to nie tylko rozrodczość. Tak czytałam u ciebie w mediach społecznościowych. No to czym jeszcze to jest w takim razie? Całym światem wewnętrznym. Ten koktajl hormonalny, który mamy nieustannie w ogóle w życiu, tak?
to on mocno wpływa na nasze stany po prostu psychiczne, które też się w nas dzieją. I no właśnie nie wkładałabym tego w jakieś takie sztywne ramy, że jak w pierwszej fazie mamy dużo estrogenu, to czujemy się tak, ale właśnie chodzi o to, że za tą gospodarką hormonalną stoi jeszcze cały ten nasz wewnętrzny świat, który przeżywamy, tak? Bo raczej do niego mamy dostęp. Ja na przykład nie wiem, że w moim ciele teraz jest produkowane mnóstwo progesteronu i wiesz, nie czuję tego tak biologicznie, ja to czuję emocjonalnie bardziej, nie? Więc mam poczucie, że to jest właśnie jeszcze taki cały rozległy teren właśnie, gdzie podróżując przez tą cykliczność, oprócz właśnie naszego biologicznego i fizjologicznego systemu, my tam jeszcze wędrujemy z całą naszą emocjonalnością po prostu i psychiką. Okej. No to gdybyś mogła mi powiedzieć, jakie ty fazy dzielisz cykl, no i właśnie jakie archetypy w nich widzisz. No więc ja w swoich działaniach dzielę cykl na 4 części, chociaż gdzieś tak biologicznie, tak, i w takich naukach właśnie w szkole na przykład przedstawiane są nam 3 fazy, ale dla mnie po prostu i ta faza menstruacji z folikularną, czyli ta, która się zaczyna po miesiączce, ona w biologii jest uważana za jedną. Dla mnie osobiście gdzieś w praktyce dla mnie to są 2 różne historie po prostu. Miesiączka to jest jeden czas. Po miesiączce wchodzi nam faza folikularna, czyli to jest ten czas, kiedy nasze jajeczko zaczyna dojrzewać. I kolejna faza to jest owulacja, czyli te 48 godzin, kiedy jajeczko jest gotowe i może dojść do zapłodnienia. A kolejna to jest faza lutealna, czyli kiedy nie doszło do zapłodnienia, to jajeczko po prostu wędruje sobie dalej i ścianki naszej macicy zaczynają się złuszczać. I też tam jest zmiana hormonalna, tak, inne hormony zaczynają w nas pracować i mamy znowu miesiączkę, tak? Czyli ja wydzielam takie 4 momenty w naszym cyklu. No i jakie archetypy im odpowiadają? No więc przy fazie folikularnej eksplorujemy sobie archetyp dziewicy. Dziewicy, takiej trochę panny, nastolatki, ale też wojowniczki. Bo też ciekawe, że właśnie słowo dziewica u nas kulturowo, no tutaj sobie też każda z nas może zadać pytanie, co nam się kojarzy, kiedy słyszymy słowo dziewica, ale gdzieś w takim swoim starym znaczeniu to oznaczało kobietę nienależącą do nikogo, kobietę wolną po prostu. Więc też staram się na to zwracać uwagę, że u nas też dziewiczość jest bardzo mocno związana z seksualnością, tak? Czyli że jeszcze nie współżyłyśmy, więc jesteśmy dziewicami. Tak to zostało przyjęte w naszej współczesności, ale właśnie gdzieś ma to ten swój korzeń niezależności, tak? Później jak jesteśmy w owulacji, to eksplorujemy sobie archetyp kreatorki, czyli twórczyni, tak? I taką siłę, którą każda z nas ma właśnie twórczą, bez względu na to, czy rodzimy fizyczne dzieci, czy nie. Że jakby ta jakość takiego tworzenia w nas po prostu jest. Oczywiście jakby ciąża, poród i nowe dziecko jest taką dosyć intensywną manifestacją tego, że faktycznie potrafimy stworzyć, tak, w naszych ciałach drugiego człowieka, ale to jest tylko jeden z aspektów, nie? My tworzymy po prostu różne rzeczy i też jakby różne mamy podejście też w ogóle, albo trudności z tworzeniem, więc tutaj jakby się przyglądamy temu. Kolejna faza, czyli faza lutealna, która dla wielu kobiet jest najtrudniejsza, jest ona też najdłuższa, co ciekawe. I tam sobie eksplorujemy archetyp dzikiej kobiety, czyli po prostu jak sobie wchodzimy w boginię, to tam jest na przykład bogini Kali, tak? Pele, wszystkie takie niszczące jakości, które potrafią po prostu rozwalić system. I też uczymy się tego właśnie, jak z tymi jakościami, z tą dynamiką, która się pojawia w nas w tej fazie cyklu,
w ogóle współpracować, bo to czasami jest bardzo silne i intensywne i przytłacza wiele kobiet, to co tam się dzieje. No tak. A jest też świetnym potencjałem w ogóle i też jeżeli odpowiednio się na to jakby nastawimy, to możemy naprawdę dużo pięknych w ogóle rzeczy wyciągnąć z tego czasu dla siebie. I czwarta część, czyli menstruacja, no to jest archetyp wiedźmy. Czyli tej, która wie, tej, która jakby mieszka najgłębiej i tak, dużej takiej wrażliwości, której wtedy dotykamy i tego, że możemy się w tym czasie, kiedy miesiączkujemy, połączyć naprawdę z bardzo ciekawymi miejscami w sobie, jeżeli sobie na to pozwolimy. Mogłabyś podać jakiś właśnie przykład tego mitu? Powiedziałaś o Pele. No więc ja też różnie, tak? Różnie jakby bardzo na przykład czuję przy archetypie dziewicy, bardzo czuję mit o Artemidzie na przykład. I to jakby niezmiennie jakby mam wrażenie, że tego też może potrzebuję albo potrzebujemy jako kobiety połączenia się z tą taką jakością tej niezależnej kobiety właśnie, która wie, czego chce. Też w tym micie ona mówi, co jest dla niej ważne. I też jest bezwzględna w ogóle tam. Jest też mocno przerysowana oczywiście, bo to też, tak jak mówię, nie o to chodzi, że teraz wszystkie po prostu mamy biegać z łukiem i każdego, kto nas wkurzy, to po prostu zabijać. Tak? Ale ona bardzo mocno też mówi o ten mit bardzo mocno ona też mówi o granicach naszych, tak? I o strzeżeniu w ogóle naszych granic. Przy kreatorce to zazwyczaj mówię, opowiadam mit o Demeter i Persefonie, czyli taka matka, matka opiekunka, ale podejrzewam, że na przykład o Hestii też można by było coś powiedzieć, czyli Hestia, czyli ten ognisko domowe, tak? Tak. No a w tej Lutalnej jest Pele, ale czasami też mówię o Lilith. No to jest też bardzo ciekawa historia, bo ona też poniekąd należy do naszego kręgu judeo-chrześcijańskiego, bo Lilith ponoć była pierwszą żoną Adama w rajskim ogrodzie, ale została wygnana, ponieważ wiedziała, czego chce i się po prostu sprzeciwiała temu Adamowi. I tak, i Bóg ją wygnał z tego ogrodu i wtedy stworzył dla Adama Ewę, która jest taką jakością bardziej uległą, tak? I też jakby kobiety, które jakby zgłębiają, też pracują z tymi mitami, to na przykład są takie pomysły na to, że się pracuje jednocześnie w sobie i z Ewą, i z Lilith, że jakby my mamy te obie jakości, tak? Że my też jesteśmy w jakiś sposób uległe i to wcale nie jest złe, bycie tą uległą, ale że jesteśmy też tą Lilith, taką właśnie groźną. I, ale ja akurat tego mitu jakoś się tych dwóch postaci z nimi jakoś tak nie... Nigdy jeszcze nie weszłam we współpracę, tylko chciałam tutaj zaznaczyć, że to nie chodzi o to, że ta Lilith to jest ta wspaniała i ona została wygnana, a Ewa to jest ta taka po prostu, wiesz, zdominowana. Dobra. Nawet nie tyle dobra, myślę, że dla wielu kobiet jakby porównanie tych dwóch jakości, że może dojść do jakiegoś takiego, wiesz, wywyższenia tej Lilith, a ta Ewa... No tutaj nie dość, że właśnie taka uległa, to jeszcze przez nią mamy grzechy pierworodne, nie? No, ale taki jest mit naszej kultury. I gdzieś nie wspomina się za bardzo o tej Lilith, tak? No i tam ta Lilith też, ona przejawia właśnie taką jakość gniewu bardzo mocno, że ona tam jest ukarana za to, jaka jest. Czyli to też jest gdzieś, mam wrażenie, opowieść o kobietach w naszej kulturze, tak? Że teraz już jest trochę lepiej, ale że dawniej to jakby cały czas próbujemy... coraz więcej móc, tak, zrobić. Coraz więcej mieć praw i możliwości. No i właśnie ta Lilith w tym micie po prostu w pewnym momencie no, się strasznie denerwuje, nie? I ona jakby tam, dzięki niej możemy się też połączyć z jakimś takim właśnie gniewem, takiej niezgody po prostu na coś. I w tej fazie lutalnej bardzo często wybijają nam po prostu jakieś stłumione z wcześniejszych dni albo w ogóle z przeszłości stłumione po prostu jakieś emocje czy zdarzenia i one wtedy po prostu są triggerowane tak z lewa na prawa i po prostu my wtedy jesteśmy takie i często w ogóle jakby
często nie wiemy, co się z nami dzieje, bo też nie podążamy za tym, tak? Nie idziemy jakby, nie poszukujemy tego, co to jest. Tylko wydaje nam się, że po prostu cały świat nas wkurza i w ogóle jestem skazana na swojego PMS-a teraz, tak? A dla mnie to są właśnie, ja dzięki takiej świadomej pracy z tą fazą w sobie po prostu bardzo wiele się o sobie dowiedziałam też. Jakichś wcale nieprzyjemnych rzeczy, nie? No a przy menstruacji to zazwyczaj jest baśń o babie Jadze. Taka też zaczerpnięta z Biegnącej z wilkami, tam jest ona, ja się nazywam. Nie pamiętam, jaki ma tytuł, ale to jest baśń o Wasylisie, która wychodzi w głąb czarnego właśnie ciemnego lasu i tam spotyka babę Jagę, która daje jej dar intuicji. No i to jest ta moc tej fazy. Dokładnie, no. Więc bo ja wyszłam po prostu też z założenia, że my sobie tego nie przekazujemy jako kobiety, tak? Że to jest w ogóle takie piękne dziedzictwo, które podobno kiedyś sobie kobiety przekazywały międzypokoleniowo, tak? Matka, córce i w ogóle, nie wiem, babki, kuzynki, ciotki. A u nas po prostu tego nie ma, tak? Jakby my dojrzewamy jako dziewczynki i coś tam wiemy o miesiączce, a często też nic. I jesteśmy zaskoczone na przykład, że ona się pojawia. I po prostu nie mamy jakby, nie mamy takiej mądrości dotyczącą naszego ciała i naszej psychiki. I ja po prostu jakoś tak poczułam, że to jest tak ważne i tak w ogóle wiele zmienia w momencie, kiedy ja jakby mam świadomość tego całego spektrum. I to też jest takie piękne i bogate bardzo, tak? Jakby zmienia trochę narrację z tego, że w ogóle trudno jest być kobietą i że kobieta to ma w ogóle tak ciężko. Właśnie w coś takiego, może nie tyle przyjemniejszego, ale, bo tam też jest dużo różnych rzeczy, ale że po prostu daje takie szersze spektrum. Tak? Czyli ja to jakby tak widzę, że to, że archetypy mają nas tak trochę jakby przeprowadzić przez te różne fazy. No one nam zarysowują pewien krajobraz, tak? Okay. I jak jeszcze do tego dołożymy jakiś mit na przykład, czyli taką konkretną historię, tak, o jakiejś bohaterce, której wydarza się jakaś przygoda albo jakieś wyzwanie, to jeszcze bardziej możemy w ogóle się z tym połączyć, tak? Możemy sobie przypomnieć w tych takich ognistych, destrukcyjnych momentach na przykład właśnie mit o Pele, nie? Która z jednej strony niszczy, ale z drugiej strony też tworzy nowe. I jak ona tam w ogóle, jak ta bohaterka sobie tam radzi w ogóle z tą swoją siłą. Więc tak, to jest po to, żeby nam to troszeczkę bardziej rozjaśnić, nie? Dlaczego ty się zajęłaś odkrywaniem tego? Już też nie pamiętam jakby, jak przebiegała moja eksploracja tego tematu i z czego weszłam do czego, bo to było już też dosyć dawno i jakby nie mam już takiej uważności na tą całą podróż, ale no dla mnie po prostu one pomagają mi lepiej zrozumieć daną fazę cyklu na przykład, tak? Jakby poznanie danego archetypu stanowi dla mnie jakiś zbiór narzędzi i też zbiór w ogóle narracji, które mogę sobie odnieść do swojego cyklu. Tak? Tylko, że też bardzo ważna rzecz, on mnie nie definiuje w żaden sposób, czyli to nie jest tak, że teraz sobie czytam o fazie folikularnej, o archetypie dziewicy i to jest opis tego, jaka teraz jestem, tak? Zawsze staram się zaznaczać, że to jest tylko jakieś takie pomocnicze narzędzie, które na bazie tego, co obserwuję w sobie, tak, jakie stany i siły teraz we mnie działają, i mając wiedzę o tym danym archetypie czy danej fazie cyklu, mogę sobie sprawdzać, tak, co tam we mnie jest. Czyli jakby zaczyna to być dla mnie bardziej klarowne. Ta podróż przez cykliczność jest bardziej klarowna, a nie jest jakimś takim po prostu chaosem i w ogóle nie wiadomo czym. I ja tylko tak się miotam jak na falach oceanu i w ogóle wpadam z jednego stanu w następny. Tak? Tylko mam taką większą po prostu uważność na tą cykliczną wędrówkę.
No i też oczywiście mogę zacząć czerpać, bo każda faza też niesie nam jakieś możliwości, tak? Czyli mogę też zacząć współgrać z nią, a nie uważać, że ona jest jakoś przeciwko mnie, tak? No. A też jak opowiadałaś, to zanotowałam sobie coś takiego, że te charakterystyka tych poszczególnych faz mnie nie definiuje, powiedziałaś. Czy mogłabyś powiedzieć, co to znaczy? No to chodzi mi o to, że po prostu, że jakby ta wiedza o cyklu, czy tam nie wiem, o tych danych archetypach, ona oczywiście w jakiś sposób pomaga nam okiełznać nasze wewnętrzne światy. Tylko że nasze wewnętrzne światy nie są tylko tymi czterema archetypami, tak? I jakby też na przykład będąc, nie wiem, w fazie folikularnej, to nie jest tak, że ja jestem właśnie, tak jak tutaj, nie wiem, bym wymieniła po myślniku, co charakteryzuje tą fazę. Mam wrażenie, że takie podejście jest bardzo zamykające, bo co w momencie, kiedy ja się w ogóle czuję świetnie w tej fazie, że ja w ogóle wtedy jestem twórcza i po prostu, nie wiem, i mam wysokie libido na przykład i w ogóle chcę do ludzi, tak? A tutaj ktoś mi powiedział, że to jest faza schodzenia pod ziemię. No właśnie, bo to jest fajne, żeby też powiedzieć, że można czuć się po prostu całkiem inaczej. Tak. Że to mam na myśli właśnie, że to nie definiuje, czyli po prostu, że my jesteśmy na tyle różne też i jesteśmy w różnych momentach w życiu, że tu bardziej chodzi o to, że ta wiedza, ona nam jakby właśnie coś próbuje nazwać, ale to nie jest tak, że ona nas zamyka w tym. I to też jest właśnie fajnie sobie obserwować, że ja na przykład wiem, że faza lutealna jakby zaprasza mnie do wewnątrz i tak dalej, ale i mogę to wiedzieć, a jednocześnie mogę czuć w ogóle coś innego. I mogę to przyjąć też, że na przykład w tym cyklu w ogóle czuję po prostu, że idę do świata, nie? Idę na podbój świata w tej fazie, no. Chociaż raczej nigdy tak nie miałam, ale po prostu tak może być. Naprawdę tak może być. Wiele kobiet mówi też, że miesiączka jest dla niektórych właśnie takim wystrzałem energii, tak? Twórczym też. Więc to też mam na myśli, że to jakby ja wiem, że my jako ludzie też poszukujemy może jakichś takich narracji, które nam tak wszystko pięknie opiszą. Generalnie, kim ja jestem, co ja tutaj robię, jak to wszystko działa, no ale też wydaje mi się, że to jest niemożliwe. No, no to po prostu nam ułatwia wiele rzeczy, prawda, jeżeli coś znajdziemy, jeżeli znajdziemy sobie jakieś ramy, może czujemy się wtedy troszkę bezpieczniej, bo coś jest określone, to łatwiej się w tym odnaleźć. Tylko znowu to grozi zagubieniem się, kiedy okazuje się, że jednak się w te ramy nie wpasowujemy. No dokładnie, albo że jakby, że ja teraz czuję coś zupełnie innego, tak? Dokładnie. Coś zupełnie innego, ale na przykład wmawiam sobie, no że nie, no bo przecież mam miesiączkę, no to po prostu muszę leżeć, tak? A ja czuję, że chcę tańczyć. Tak. No właśnie bardziej mi chodzi o to, że jakby podążam za tym, że to, co ja czuję, jest jakby tym, za czym idę, a to są jakieś informacje, które mogą mi coś rozjaśnić, tak? Tak. No, mogą pewnie dużo różnych rzeczy przynieść wartościowych, ale chodzi o to, że właśnie no, żeby też nie wypierać tego, co ja faktycznie czuję w danym momencie, nie? Tak. Ja pamiętam, że kiedyś jak oglądałam jeden z twoich live'ów i chyba była właśnie mowa o cykliczności, to jedna z osób, które komentowały, napisała tak fajnie, że programowała się na jakiś taki, nie pamiętam dokładnie słowa, jakiś taki bardzo ciężki PMS. Mhm. I że to też jest, to też się często dzieje. Mhm. Tak, tak, no. Zresztą mamy to też, tak to krąży też, nie? Gdzieś w tych przestrzeniach, że, no, że kobiety jak mają PMS-a, to są takie, nie? Więc też faktycznie nasze nastawienie, już zbliżamy się do tego czasu i jakby warto się otworzyć na to, że po prostu może być różnie, a niekoniecznie po prostu czekać na najgorsze, no bo... No ale przede wszystkim też jest tak, że to nasze nastawienie robi swoje, więc my możemy te wszystkie rzeczy zacząć odczuwać, jakoś reagować, bo już właśnie tak wejdziemy w tą narrację.
No tak, tak, to też jeszcze... nasz umysł też sobie tak pięknie potrafi powiedzieć, Jezu, jak ciężko, dokładnie. Boże, jak ciężko. No. Zastanawiam się, co dla Ciebie niesie każda z tych faz. No, to jest też tak, że w każdym miesiącu niesie coś innego, tak? Bo oczywiście, że my sobie możemy tutaj wszystko teraz tak pięknie skategoryzować, ułożyć. No i to może nam oczywiście pięknie też służyć, tak? Bo ta świadomość tego, że na przykład teraz jestem w owulacji, no po prostu zwiększa moją świadomość w ogóle bycia, tak? W rzeczywistości. I bliskości też z tym, co się we mnie pojawia. No tylko, że właśnie świat zewnętrzny też nam nieustannie coś przynosi, tak? I to też nie jest o tym, że ja jestem tylko super wrażliwa i podatna, nie wiem, na złość w fazie lutealnej, tak? Czyli tej takiej PMS-owej. No bo w każdym momencie cyklu może się wydarzyć coś, co nas wkurzy, nie? Dokładnie. I to nie jest o tym, że po prostu ja się wkurzam tylko w tej części miesiąca, a w tej jestem po prostu żalona i wolna. Tylko po prostu jestem przy sobie i sobie sprawdzam, tak, swoje reakcje. Ja zauważam osobiście, że po prostu mam większy zasób w tej pierwszej fazie cyklu na różne trudności, tak, że jakby faktycznie mnie się irytuje, czy tam mam, wiesz, dłuższą drogę do tego, żeby się wkurzyć, nie? Nie jest to takie zapalnikowe, że od razu już. O właśnie, to ale... jest dobrze, dobrze powiedziane, dłuższa droga. Większa pojemność, dokładnie. Tak, na to, tak. Że zanim wybuchnę na przykład, tak? No, no ale też jest powiedziane, też się często spotykałam właśnie z taką teorią, że w momencie, kiedy właśnie nie dbamy o siebie przez cały miesiąc, tak? Czyli nie jesteśmy skontaktowane ze sobą nieustannie, no to właśnie w tych takich na przykład w fazie lutealnej albo podczas miesiączki po prostu zgromadziłyśmy dużo i to teraz nagle po prostu ma taki wielki ładunek, tak? A w momencie, kiedy jakby dbamy o siebie, o swoje emocje, o wyrażanie też, tak? Tego wszystkiego gdzieś na bieżąco, to że ponoć te fazy późniejsze nie są takie naładowane mocno. Nie? Czyli to też nie chodzi o to, że ja tylko w trakcie miesiączki odpoczywam, nie? Ten jeden dzień w miesiącu, a pozostałe dni w ogóle naparzam jak szalona. No, jakby, no to jest cały czas też takie poszukiwanie w ogóle też, jakby bycie też z ciałem, tak? Nasze ciało też nam super daje informacje, jeżeli się na nie otworzymy. Więc tak ogólnie rzecz ujmując, to mi to po prostu daje taką możliwość po prostu bycia obecną, tak, ze sobą, z tymi stanami, które się wydarzają, ale to nie jest dla mnie narzędzie, które sprawia, że ja wszystko już wiem i rozumiem, co się dzieje ze mną. No to już ta faktycznie ostatnia sprawa to jest to, jakich ty używasz narzędzi, które pomagają ci dzisiaj pracować z cyklicznością, albo też jakich narzędzi używałaś, żeby tą cykliczność odkrywać? No, jeżeli chodzi o stricte takie narzędzia, które możemy gdzieś włączyć, bo dla mnie najważniejsze jest po prostu bycie obecnym też w tym, tak? Czyli jakby świadomość tego, że który mam dzień cyklu na przykład, tak? I właśnie ja teraz aktualnie nie wypełniam swojej Moon Mandali, ale to jest właśnie takie narzędzie, które jest do pobrania na mojej stronie i kobiety, które chcą jakby mieć w jednym miejscu to, no to mogą sobie wydrukować taką Moon Mandalę, która właśnie, ona dlatego jest Moon, bo nie powiedziałyśmy tego w sumie, ale że nasz cykl też się poniekąd nakłada z tym księżycowym, tak? Trwa średnio podobną ilość czasu, chociaż nie zawsze i nie u wszystkich. I ten księżyc też pięknie reprezentuje właśnie to wzrastanie energii do pełni, czyli do owulacji i ten spadek, nie? Znów ten dark moon, czyli też te dni przed nowym, to jest to wejście w ciemność i to jest ta miesiączka. No i właśnie można sobie na tej moon mandali podróżować po prostu. Można sobie znaleźć, w której fazie cyklu, w której fazie księżyca dostałam właśnie miesiączkę, znaleźć ją na Moon Mandali i po prostu sobie tam zapisywać. Tam nie ma dużo miejsca, więc nie będziemy
tam pisać całych elaboratów na temat dnia dzisiejszego, co tam się wydarzyło. To jest bardziej takie, jakiś taki krótki zapisek, esencję albo rysunek. Coś, co jakby też wyrazi taką esencję tego dnia. I też kobiety sobie znajdują swoje jakby sposoby wypełniania tego, nie ma jednego. No ale tam możemy sobie zapisywać tak datę, dzień cyklu, możemy później porównywać te mandale. Ja na przykład dzięki Moon Mandali w pewnym momencie odkryłam, że po prostu gdzieś tam 25 dzień cyklu to jest u mnie jakiś kryzys totalny. O, nie? Wow, no to faktycznie no. Warto w takim razie spróbować to parę razy. I potem już miałam świadomość tego, że okej, że tak mam. I miałam większą pojemność po prostu na to, tak? Wiedziałam, że to minie. Jak w ogóle kiedyś jeszcze tym się nie interesowałam, to ja miałam wrażenie, co fazę lutealną, że po prostu no, życie mi się kończy. Nie? Że w ogóle relacja mi się kończy, że w ogóle... Ja w ogóle też nie łapałam tego, że to jest o tej cykliczności. W ogóle nie wiedziałam. Po prostu myślałam, że ja wchodzę w jakiś taki stan i on mi teraz mówi generalnie o tym, że jest wszystko do zmiany. No. Nagle, nie? A jak nie wiesz tego, to naprawdę myślisz po prostu, że się wszystko kończy. I to no. jest po prostu coś strasznego. A tutaj no. też jakby to są też ważne komunikaty, bo to też nie chodzi o to, że mamy je ignorować, bo jesteśmy w tej fazie, tak? Tylko to no są tak. też ważne komunikaty, ale może nie chodzi o drastyczne i diametralne zmiany, tak? Tylko bardziej tak, dokładnie. O zrozumienie właśnie, co ja sobie tutaj chcę powiedzieć, co jest dla mnie niewygodne i tak dalej, i tak dalej. No jest ta Moon Mandala. No i ja też... taniec włączyłam w ogóle w taką praktykę i też jakby zachęcam kobiety do tego, żeby tańczyć, żeby sobie też eksplorować tą daną fazę przez taniec. I niedługo właśnie wypuszczę taki projekt, produkt czterech takich medytacji dynamicznych do tańca. Na każdą właśnie fazę cyklu, tak? Super. Czyli będziesz w owulacji, to możesz sobie puścić taką 13-minutową medytację, gdzie właśnie jest muzyka skomponowana pod tą fazę i jest mój głos, który właśnie pozwala ci wejść tam i zobaczyć w ogóle, co tam jest. Więc też ekstra. Uważam, że przez ciało, tak? Bo my jakby z pozycji umysłu to sobie tam możemy pięknie poopowiadać różne rzeczy, które też czasami są sprzeczne w ogóle z tym, co czujemy. A jakby też bardziej taka praktyka przez ciało trochę nam odpina tą warstwę intelektualną i pozwala też wejść głębiej w to. Doświadczenie. Dobrze, no to bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo również. No i co? Będziemy kończyć.